Namaste, moi mili, witajcie na sesji jogi winiasy dedykowanej asanom w skrętach z chwytami za plecami. Czyli mamy dzisiaj pracę na mięśnie skośne brzucha, skręty, pracę ze taśmą spiralną. Przygotujcie sobie w razie czego jakieś paski albo taśmy elastyczne. Ważne, żebyście je mieli w zasięgu ręki, ponieważ będziemy robić szybkie przejścia pomiędzy asanami. Także najlepsze będą takie króciutkie też taśmy, czy jakieś paseczki. Ja mam tutaj Black Rolla. Zawsze sobie go zaplatam na przedramię. Ta taśma przyda nam się za chwilę. Przygotujcie też jeden stabilny klocek do jogi. To może być książka albo coś do podparcia łapek w mocnych pozycjach. Przed nami intensywna rozgrzewka ze skrętami oraz mocna część główna praktyki. Jeżeli znajdziecie jakieś asany, które chcecie pominąć, spokojnie je pomijajcie, wybierając prostsze warianty. Usiądźcie wygodnie, złączcie kciuki i palce wskazujące, pozostałe palce dłoni skierujcie sobie w dół do maty, opieramy nadgarstki wygodnie na kolanach. Przez chwilkę koncentrujcie wzrok w jednym punkcie, przełączamy się na oddech nosem. Z wdechem wciągamy zawsze pępek, aktywując mula bandę, mięsień poprzeczny brzucha. Na wydechu zsuwamy żebra do siebie. Z wdechem wciągamy pępek, aktywując mula bandę. Z wydechem czujesz, jak zsuwasz żebra ku sobie, talia robi się bardziej zwarta i stabilna. Zostajemy w wizualizacji, oddychając przez nos. Możesz uruchomić oddech ujjayi szumiący w gardle. Wczuj się w pogłębianie i wydłużanie wdechów i wydechów nosem. Wczuwaj się w swój naturalny rytm oddychania. Wdech wciągasz pępek, aktywujesz kor, aktywujesz mięsień poprzeczny brzucha. Długi wydech, oddalasz barki od uszu, zbliżasz łopatki do pleców, zsuwasz żebra ku sobie. Z każdym wdechem i wydechem poczuj, jak Twoje centrum staje się coraz bardziej aktywne. Z wdechem wciągasz pępek, rosnąc czubkiem głowy w górę. Z wydechem oddalasz barki od uszu, zbliżasz łopatki do pleców, zesuwasz żebra ku sobie. Z wdechem wciągnij pępek. I teraz na wydechu wykonaj skręt w prawą stronę, prawa dłoń za plecy, lewa między kolanami. Z wdechem wciągnij brzuch mocniej, wróć do centrum. I na wydechu skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa między kolanami. Wdech wciągnij brzuch centrum. Wydech, skręt w prawą stronę, oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągnij brzuch centrum. Wydech, skręt w lewą stronę, oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągnij brzuch centrum. Wydech, skręt w prawą stronę, rotujesz w talii, w klatce piersiowej jak korkociąg. Wdech, wciągnij brzuch centrum. Wydech, skręt w lewą stronę, rotujesz w talii, w klatce piersiowej jak korkociąg. Wdech, wciągnij brzuch centrum. Wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech, skręt w lewą stronę.
wdech wciągnij, brzuch centrum, rozczapisz palce dłoni, z wydechem pozycja dziecka. Przechodzimy do siadu na piętach, oddal barki od uszu. Zrób wdech w pozycji, wciągając brzuch. I z wydechem przejdź do klęku podpartego dłonie pod barkami. Kolana na szerokość bioder pod biodrami, grzbiety stóp na macie. Z wdechem zapadamy się w lędźwiach do krowy. Z wydechem zaokrąglamy plecy do kota. Ruch od dołu kręgosłupa do góry. Wdech krowa, wciągaj pępek. Wydech kot, okrągłe plecy. 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 Z wdechem plecy neutralne, wciągnij brzuch, dociążamy lewą łapkę. Zrób wydech w pozycji. I z kolejnym wdechem prawy łokieć w górę, skręt w prawą stronę na zasanym pępku. Z wydechem prawa dłoń pod prawy bark na matę, dociążamy prawą dłoń. I wdech wciągnij brzuch, lewy łokieć w górę, skręt w lewą stronę na zasanym pępku. Wydech lewa dłoń pod lewy bark, dociążamy lewą dłoń. Wdech wciągnij brzuch, skręt w prawą stronę, prawy łokieć w górę. I wydech prawa dłoń pod prawy bark. Wdech wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, lewy łokieć w górę. I wydech, lewa dłoń pod lewy bark. Wdech wciągnij brzuch, prawa strona, prawy łokieć w górę. I wydech, prawa dłoń pod prawy bark. Wydech wciągnij brzuch, lewa strona, lewy łokieć w górę. I wydech, lewa dłoń pod lewy bark. Uwaga, pogłębiamy naszą pozycję. Z wdechem prawy łokieć lub całe prawe ramię w prawą stronę, wciągnij brzuch. I na wydechu nurkujemy prawym ramieniem pod lewym ramieniem. Możemy zejść niżej pośladkami do pięt. Wdech wciągnij brzuch, prawa strona, prawy łokieć, całe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń pod prawy bark na matę. I wdech wciągnij brzuch, lewy łokieć w górę lub całe lewe ramię. I wydech, lewe ramię idzie pod prawym. Możemy zejść niżej pośladkami do pięt. Wdech wciągnij brzuch, lewy łokieć lub całe lewe ramię w górę. I wydech, lewa dłoń pod lewy bark. Powtarzamy. Wdech wciągnij brzuch, prawy łokieć, ramię w górę. Wydech, prawe ramię pod lewym. Wdech wciągnij brzuch, prawe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń pod prawy bark. Wdech wciągnij brzuch, lewy łokieć, lewe ramię w górę. I wydech, lewe ramię nurkuje pod prawym. Wdech wciągnij brzuch, lewe ramię w górę. I wydech, lewa dłoń pod lewy bark. Wdech wciągnij brzuch, prawy łokieć, prawe ramię w górę. I wydech, prawe ramię pod lewym. Wdech wciągnij brzuch, prawe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń pod prawy bark. Wdech wciągnij brzuch, lewy łokieć, lewe ramię w górę. I wydech, lewe ramię pod prawym. I wdech wciągnij brzuch, lewe ramię w górę. Wydech, lewa dłoń pod lewy bark. Siadamy na piętach. Uwaga! Z wdechem wciągnij brzuch, oprzyj łokcie na macie na szerokość barków. Przesuń sobie przedramiona do przodu. Uwaga! Z wydechem ustawiamy nasze kolana i biodra pod kątami 90 stopni. Grzbiet stóp na macie. I teraz kolejnym wdechem wciągamy brzuch. Wędrujemy na prostych ramionach. Jak najdalej do przodu, oddalamy barki od uszu, opadasz czołem i klatką piersiową do maty. Czujesz przyjemne rozciąganie klatki, napieraj dłońmi na matę, rozczapiżaj palce dłoni, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. I wdech raz, wciągaj brzuch,
Wydech pozwól, żeby klatka opadała coraz bardziej do maty. Wdech 2, wciągaj brzuch. Długi wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 3, wciągaj brzuch. Wydech, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech 4, wciągaj brzuch. Wydech, zapieraj się dłońmi od maty, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. Wdech 5, wciągnij brzuch. Z wydechem podwiń palce stóp, oderwij czoło od maty, spójrz przed siebie, zaprzyj się dłońmi o matę. Teraz możesz wycofać troszeczkę dłonie. Z wdechem unosimy kolano nad matę, brzuch wciągnięty. Na wydechu przechodzimy do psa z głową w dół. Możesz mieć jeszcze pięty nad matą. Zaprzyj się mocno dłońmi o matę. Oddal barki od uszu, zrotuj je na zewnątrz. Przepchnij ciężar ciała z dłoni na nogi. Pies z głową w dół. Wdech raz, wciągaj brzuch, zapieraj się dłońmi o matę. Wydech, przepychaj ciężar ciała z dłoni na nogi. Wdech dwa, wciągaj brzuch, unoś kość ogonową do sufitu. I długi wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 3, wciągnij brzuch, odepchnij się mocno dłońmi od maty. I z wydechem zrób 3 kroczki, dłoni do stóp, opieramy pięty na macie. Z wdechem schodzimy pośladkami jak najniżej, opuszki palców dłoni podparte z przodu. Na wydechu unosimy pośladki, wracamy 3 kroczkami do psa z głową w dół. Z wdechem znowu 3 kroczki, dłoni do stóp, przysiadamy pośladkami jak najniżej i na wydechu unosimy je, wracamy 3 kroczkami do psa z głową w dół. I wdech, wciągnij brzuch, 3 kroczki, dłoni do stóp, głęboki przysiad. I wydech, 3 kroczki do przodu, pies z głową w dół. Wdech, wciągnij brzuch, 3 kroczki, dłoni do stóp, przysiad, pięty na macie. I wydech, wracamy do psa z głową w dół. Ostatni raz. Wdech, wciągnij brzuch, 3 kroczki, dłoni do stóp, przysiad. I teraz z wydechem wracamy do psa z głową w dół, ale nie podchodzimy dłońmi za daleko. Zatrzymujemy je nieco bliżej stóp, tak żebyśmy mogli oprzeć sobie pięty na macie. Zaprzyjcie się mocno dłońmi o matę. Możecie nieco szerzej rozstawić stopy. Przepychamy ciężar ciała z dłoni na nogi. Teraz mocniej doklejamy lewą dłoń do maty. Z wdechem wciągając brzuch przenosimy prawą dłoń na zewnętrzną lewą kostkę. Skręcamy się w lewo i wydech mocno odpychaj się lewą dłonią od maty. Wdech 2, wciągaj brzuch, patrz pod lewą pachą. I wydech, dociążaj równomiernie lewą, prawą stopę. Wdech, wciągaj brzuch, 3, odpychaj się lewą dłonią od maty, doklejaj lewą łopatkę do pleców. I z wydechem wróć prawą dłonią na równi z lewą, czyli dłonie równolegle. Podpieramy się prawą dłonią mocniej o matę. Z wdechem wciągnij brzuch, przynieś lewą dłoń na zewnętrzną prawą kostkę, skręt. I wydech raz, mocno odepchnij się prawą dłonią od maty. Wdech 2, wciągaj brzuch, patrz pod prawą pachą. I wydech, dociążaj równomiernie prawą, lewą nogę. Wdech, wciągnij brzuch, 3, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty, doklejaj prawą łopatkę do pleców. I z wydechem wróć lewą dłonią równolegle do prawej dłoni w jednej linii. Z wdechem od podwinięcia kości ogonowej przejdź do deski, kroczek dłoni pod barki. I teraz na wydechu czaturanga pierwsza, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Z wdechem wciągnij brzuch, jeśli nie robisz psa z głową w górę, wyjdź samą klatką do kobry. Z wydechem podwiń palce stóp, przejdź do psa z głową w dół. I z wdechem jeszcze raz deska, podwiń kość ogonową. Uwaga, drugi wariant winyas. Z wydechem pełna czaturanga, możesz zawsze przechodzić przez pierwszy jej wariant.
I z wdechem pies z głową w górę, wciągaj brzuch. Jeśli nie robisz kobry, przechodź przez psa z głową w górę. Z wydechem pies z głową w dół, mocniej zaprzyj się dłońmi o matę. I z wdechem podejdź do przodu. Stopy złączone lub na szerokość bioder, tak jak wolisz. Z wydechem skłon. Z wdechem zroluj się w górę, unieś ramiona nad głowę, oddal barki od uszu. Wydech samastitihi, łączymy dłonie przed sercem. 5 dynamicznych powitań słońca A, przejścia przez czaturangę pierwszą, kobrę lub czaturangę pełną i psa z głową w górę do wyboru. Wdech raz, ramiona w górę. Wydech skłon. Wdech deska. Wydech dowolna czaturanga. Wdech wciągnij brzuch kobra albo pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Wdech do przodu. I wydech skłon. Wdech góra. Wydech samastitihi. Drugi raz. Wdech ramiona w górę. Z wydechem skłon. Wdech deska. Wydech dowolna czaturanga. Wdech kobra albo pies z głową w górę do wyboru. I wydech pies z głową w dół. Wdech do przodu. Wydech skłon. Wdech góra. Wydech samastitihi. Trzeci raz. Wdech ramiona w górę. Z wydechem skłon. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech kobra, pies góra do wyboru zawsze. I wydech pies z głową w dół. Wdech do przodu. I wydech skłon. Wdech góra. Wydech samastitihi. Czwarty raz. Wdech ramiona w górę. Wydech skłon. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech kobra, pies. Wydech pies głową w dół. Wdech do przodu. I wydech skłon. Wdech góra. Wydech samastitihi. Piąty raz. Wdech ramiona w górę. Wydech skłon. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech kobra, pies góra. I wydech pies z głową w dół. Uwaga, zostajemy, nie kończymy. Sekwencja tańczących wojowników od razu. Wdech prawa noga w górę. Wydech prawa stopa przód, kolano nad kostką. Wdech mniejszy rozstaw stóp, lewa pięta na matę, równe biodra, napnij lewy pośladek, wojownik pierwszy. Wydech wojownik drugi na lewo. Wdech odwróć wojownika, lewa dłoń na lewą nogę. I wydech kąt rozciągnięty, wariant podstawowy, prawy łokieć na udo z przodu. Wdech wróć do wojownika drugiego. I wydech czaturanga. Wdech, kobra, pies góra. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką. Wdech, mniejszy rozstaw stóp, prawe pięta na matę, równe biodra, napnij prawy pośladek w wojowniku pierwszym. I wydech, wojownik drugi na prawo. Wdech, odwróć wojownika, prawa dłoń na prawą nogę. I wydech, kąt rozciągnięty, wariant pierwszy, lewy łokieć udo z przodu.
Wdech, wojownik drugi. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies, góra. I wydech, pies, dół. Uwaga, przed nami mocniejszy wariant kąta rozciągniętego. Wdech, prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa przód, kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij lewy pośladek. Wydech, wojownik drugi, lewa strona. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. I wydech, mocniejszy kąt rozciągnięty, prawa dłoń nisko na zewnętrzną stronę prawej stopy. Wdech, wciągnij brzuch, wojownik drugi. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies, góra. Wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wydech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi, prawa strona. Wdech, odwróć wojownika, prawa dłoń, prawa noga. I wydech, mocniejszy kąt rozciągnięty, lewa dłoń nisko na zewnętrzną stronę lewej stopy. Wydech, wciągnij brzuch, wojownik, drugi powrót. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies, góra. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, przygotujcie taśmy, jeśli chcecie wykonać chwyt za plecami. Taśma w zasięgu ręki lub na lewe przedramię. Możecie zostać w pierwszym lub drugim wariancie kąta rozciągniętego. Wdech, prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa przód, kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij lewy pośladek. Wydech, wojownik drugi na lewo. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. Uwaga, wydech, taśma w lewej łapce, lewa dłoń za plecy, prawe ramię od wewnętrznej strony prawego uda. Przechodzi pod prawym udem, chwyt za taśmę za plecami. I z wdechem wracamy do wojownika drugiego. Na wydechu czaturanga. Wdech, kobra, pies, góra. I wydech, pies z głową w dół. Przełóżcie sobie taśmę na prawe przedramię lub zostawcie w zasięgu ręki. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij prawy pośladek. Wydech, wojownik drugi na prawo. Wdech, prawa dłoń na prawą nogę, odwracamy wojownika. I wydech, taśma już w prawej dłoni za plecy, lewe ramię od wewnętrznej strony lewego uda nurkuje pod lewym udem. Chwytamy sobie za taśmę, za plecami. Ze wdechem wojownik drugi powrót. I na wydechu czaturanga. Wdech, kobra, pies w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, bierzemy sobie klocek do przodu. Przygotowujemy sobie taśmę w zasięgu ręki albo na lewym przedramieniu. Nie musicie jej używać, jeśli chcecie zamarkować chwyt za plecami. Zbliżać tylko dłonie do siebie spokojnie. Możecie wykonywać asany w ten sposób. Możecie też poprzestać na prostszych ich wariantach. Możemy używać również taśmy. Klocek z przodu, taśma w zasięgu ręki, pies z głową w dół, mocny flow otwierający biodra, skręty, chwyty za plecami. Wdech, prawa noga ugięta w górę, otwieramy prawe biodro. Wydech, prawa stopa do przodu do trikonasany, lewa pięta do maty, pięty nie przecinają się. Zrotuj uda na zewnątrz,
prostując kolana, zostaw prawą dłoń pod prawym barkiem po zewnętrznej stronie prawej nogi. I wdech raz, wciągnij brzuch, lewe ramię w górę, Trikonasana. Z wydechem wydłużaj się lewym bokiem ciała. Wdech dwa, wciągaj brzuch, rotuj uda na zewnątrz. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech trzy, wciągaj brzuch. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech cztery, wciągaj brzuch. I długi wydech. Wdech pięć, wciągnij brzuch. Uwaga! Baddha Parsvakonasana, splątany kąt rozciągnięty. Możesz wykonać zwykły kąt rozciągnięty z wydechem. Uginamy prawe kolano, zostawiamy je nad kostką. Możesz wykonać kąt rozciągnięty albo bierzemy sobie taśmę w lewą łapkę, prawą dłoń przenosimy na wewnętrzną stronę prawej stopy, rotuj prawy bark do wewnątrz, prawe ramię idzie pod prawym udem, chwyt za taśmę za plecami bądź łapką za łapkę. I wdech, raz, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Wydech, mocniej dociskaj lewą stopę do maty, aktywna lewa noga. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, napinasz lewe udo, lewy pośladek, aktywna lewa noga. I wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech, pięć, wciągnij brzuch. Z wydechem rozplącz dłonie, odłóż taśmę w zasięgu ręki lub przenieś ją na prawe przedramię i uwaga, prostujemy sobie prawą nogę, kładziemy lewą dłoń pod lewy bark, zmniejszamy rozstaw stóp, doklej lewą piętę do maty, wycofaj prawy pośladek, wyrównaj biodra, Parvrita Trikonasana. Wdech, raz wciągnij brzuch, prawe ramię w górę, skręt w prawą stronę. I wydech, wydłużaj się prawym bokiem ciała. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, wycofuj prawy pośladek. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. I długi wydech. Wdech, pięć, wciągnij brzuch. Idziemy do Parvrita Ardha Chandrasany. Z wydechem prawa dłoń na prawe biodro, ugnij prawe kolano, klocek pod lewą łapkę, pod lewy bark. I z wdechem raz, lewa noga w górze, skręt tułowia w prawą stronę. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, wzrok w wygodny punkt. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, rotuj w tułowiu w prawą stronę. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. Długi wydech, ciężar ciała na prawej nodze, na której stoisz. Wdech, pięć, wciągnij brzuch, pozostając w skręcie w prawą stronę. Z wydechem ugnij prawe kolano, odstaw sobie lewą stopę w tył. Mamy dwa warianty, lewe kolano na macie. Jesteśmy w skręcie w prawą stronę, łączymy dłonie przed sercem. Prawe kolano nad kostką, Parvrita, Parsvakonasana, wariant pierwszy. Możesz też oderwać lewe kolano od maty albo zmniejszyć rozstaw stóp, dokleić lewą piętę do maty, wycofać prawy pośladek. Z piętą doklejoną do maty tylną zostajesz pod warunkiem, że nie ciągnie Cię tylna łydka. Wybierz swój wariant. Wdech, raz, wciągaj brzuch. Wydech, rotacja w talii w klatce piersiowej w prawą stronę. Wdech, dwa, wciągaj brzuch.
Wydech, oddalasz barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I długi wydech. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. Wydech, skręt w prawą stronę, wycofuj prawy pośladek. I wdech, pięć, wciągnij brzuch. Możesz zostać w tej pozycji, nie musisz chwytać się za plecami, ale jeśli chcesz iść dalej, to z wydechem taśma w prawą łapkę, prawa dłoń za plecy, bo nie musisz używać taśmy. W dowolnej pozycji, nawet z kolanem na macie, rotujemy lewy bark do wewnątrz, próbujemy sobie przenieść lewe ramię pod prawym udem i złapać dłońmi za taśmę albo łapką za łapkę. Mocny skręt. Jeśli czujesz dyskomfort w barkach, zostań w pozycji ze złączonymi łapkami przed sercem i nie pogłębiaj jej. I wdech, raz, wciągnij brzuch. Parvrita Baddha Parshva Konasana. Wydech, staraj się oddalać barki od uszu. Długa szyja. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, stabilne stopy na macie. Wdech, trzy. I wydech, zbliżaj do siebie dłonie, chwyć za plecami, bądź utrzymuj ten chwyt. Wdech, cztery. I długi wydech. Wdech, pięć. Uwaga, z wydechem powoli puść taśmę. Wychodzimy sobie w górę na mocnym brzuchu, wracamy do centrum. Taśma na prawe przedramię. Z wdechem wojownik pierwszy, wciągnij brzuch. Napnij lewy pośladek, wyrównaj biodra. I na wydechu dłonie na matę. Przechodzimy przez winiasę. Wdech kobra, pies w górę. I wydech pies z głową w dół. Przed nami druga strona, taśma w zasięgu ręki, bądź na prawym przedramieniu. Wdech, lewa noga ugięta w kolanie w górę, otwórz lewe biodro. I wydech, przenieś lewą stopę do przodu, do trikonasany, pięty nie przecinają się, doklejamy prawą piętę do maty. Wyprostuj kolana, zrotuj uda na zewnątrz, lewa dłoń idzie pod lewy bark, na zewnętrznej stronie lewej nogi. I wdech, raz, wciągaj brzuch, prawe ramię w górę. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, rotuj uda na zewnątrz. I wydech, wydłużaj się prawym bokiem ciała. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, mocne, stabilne stopy na macie. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. I długi wydech. I wdech, pięć, wciągnij brzuch. Uwaga, kąt rozciągnięty, związany dla chętnych. Z wydechem uginamy lewe kolano nad lewą kostkę. Możesz zostać w tej pozycji, lewa dłoń po zewnętrznej stronie lewej stopy, albo idziemy do chwytu za plecami, taśma w prawej łapce, bądź sama prawa dłoń na plecy, lewa dłoń na wewnętrzną stronę lewej kostki. Zrotuj lewy bark do wewnątrz, przenieś lewe ramię pod lewym udem, chwyć się łapką za łapkę, bądź za taśmę za plecami, lewe kolano nad kostką. Wdech, raz, wciągnij brzuch, oddal barki od uszu. Wydech, mocno doklejaj prawą stopę do maty, aktywna prawa noga. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, napinaj prawe udo, napinaj prawy pośladek, aktywna prawa noga. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. Długi wydech.
Wdech 5, wciągnij brzuch, pępek do kręgosłupa. I wydech, uwaga, prostujemy sobie lewą nogę, rozłączamy łapki, przekładamy taśmę na lewe przedrami, idziemy do Parvrita Trikonasany, prawa dłoń pod prawy bark. Zmniejszcie rozstaw stóp, doklejamy prawą piętę do maty, proste lewe kolano, wycofaj lewy pośladek, wyrównaj biodra. Parvrita Trikonasana. Wdech, wciągnij brzuch, lewe ramię w górę, skręty w lewą stronę. I wydech, wycofaj lewy pośladek, wydłużaj się lewym bokiem ciała. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech, cztery, wciągaj brzuch, wycofuj lewy pośladek. I wydech, mocna, stabilna pozycja. Wdech, wciągnij brzuch, pięć. Wydech, idziemy do Parvrita Ardha Chandrasany, lewa dłoń na lewe biodro, uginamy sobie lewe kolano nad kostkę, prawa dłoń na klocek pod prawy bark, tułów skręcie w lewą stronę i z wdechem raz, prawa noga w górze, wydech, oddal barki od uszu, wdech dwa, wciągaj brzuch. I wydech, wzrok w wygodny, stabilny punkt. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, skręcaj tułów w lewą stronę w pozycji. Wdech, cztery. Wydech, ciężar ciała na lewej nodze. Wdech 5, wciągnij brzuch, pępek do kręgosłupa. Jesteśmy w skręcie w lewą stronę. I z wydechem ugnij lewe kolano, odstaw prawą stopę na matę. Uwaga, wariant pierwszy, Parvrita Parshvakonasany. Możesz mieć prawe kolano na macie, lewe z przodu nad kostką. Łączysz łapki, przenosisz je przed serce i skręt w lewą stronę. Wariant drugi, prawe kolano może być nad matą. Wariant trzeci, najbardziej zaawansowany, zmniejszasz rozstaw stóp, doklejasz prawą piętę do maty, zostajesz w tym wariancie, jeśli nie ciągnie cię prawa łydka i tył prawej nogi. Ustaw sobie lewe kolano nad kostką. Na razie jesteśmy w Twoim wariancie z łapkami złączonymi przed sercem. Wdech raz, wciągaj brzuch, wycofuj prawy pośladek. Lewy był. I wdech raz, wciągaj brzuch, wydech, wycofuj lewy pośladek, wyrównuj biodra. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, wycofuj lewy pośladek, wyrównuj biodra. Wdech, cztery. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech, pięć, wciągnij brzuch. Wydech, jeśli nie łapiesz się za plecami, możesz zostać tu. A jeśli łapiesz się za plecami, przenieś lewą dłoń z taśmą za plecy. Zrotuj prawy bark do wewnątrz i spróbuj przenieść prawe ramię pod prawym udem. Złap łapką za łapkę, bądź łapkami za taśmę. Jeśli czujesz tu dyskomfort w barkach, wróć do dłoni złączonych przed sercem. Jeszcze 5 oddechów. Wdech raz, wciągaj brzuch, wycofuj lewy pośladek, wyrównuj biodra. Z wydechem staraj się oddalać barki od uszu. I wdech dwa, wciągaj brzuch. Długi wydech.
Wdech 3. Długi wydech w pozycji. Wdech 4. I wydech. Wdech 5, wciągnij brzuch. Z wydechem puszczamy taśmę na mocnym brzuchu powolutku. Wracamy sobie do centrum. Z wdechem wojownik pierwszy, równe biodra. Napnij prawy pośladek. I na wydechu czaturanga i winyasa. Wdech kobra, pies góra. I wydech pies z głową w dół. Przed nami flow ze prasariti padottanasany. Z wdechem przestaw jedną stopę do przodu, weź klocek. Na wydechu postaw klocek największą wysokością przed przednią długą krawędzią maty. Wycofaj teraz pięty na tylną długą krawędź maty. Kieruj pięty na zewnątrz, a palce stóp do wewnątrz. Mamy dowolnej szerokości rozkrok stóp, tak żeby za mocno nie ciągnęły Cię tyły nóg. Teraz wyprostuj kolana, zrotuj uda sobie do wewnątrz. Z wdechem zasysaj pępek, wypychaj kość ogonową w tył. Na wydechu dłonie pod barki. Schodzimy coraz niżej, pogłębiając pozycję. Jeśli chcesz zostać na opuszkach palców dłoni wyżej, zostań. Jeśli czujesz, że musisz mieć lekko ugięte kolana, spokojnie możesz mieć je ugięte. Najbardziej efektywny wariant to proste kolana. Rotujemy uda do wewnątrz. Z wdechem wciągasz brzuch i wypychasz kość ogonową w tył. Zostajemy na 5 oddechów. Obciążaj równomiernie prawą, lewą nogę. Ciężar ciała na nogach. I wdech raz, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, wypychaj kość ogonową w tył. Z wydechem spróbuj pogłębiać pozycję spokojnie. Wdech 2. I wydech, obciążaj równomiernie lewą, prawą stopę. Wdech 3, wciągaj brzuch, unoś kość ogonową w tył i w górę. Wydech, rotuj uda do wewnątrz. Wdech 4, wciągaj brzuch, pogłębiaj pozycję. Być może zejdziesz na przedramiona, ale nie na siłę. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz. Kość ogonowa w tył i w górę. I długi wydech. Weź jeszcze jeden wdech w pozycji, wciągając brzuch. Z wydechem wyjdź na dłonie. Uwaga, bierzemy klocek, ustawiamy dowolną wysokością, średnią na płasko bądź najwyższą, pod mostkiem. Kładziemy lewą dłoń na klocku. I teraz z wdechem wciągając brzuch, zrotuj w prawą stronę, prawy łokieć w górę. I wydech, zostajemy, podpieraj się lewą dłonią o klocek. Wdech 2, wciągaj brzuch, dociążaj również mocno lewą stopę do maty. Wydech, suwaj żebra do siebie, rotuj w prawą stronę. I wdech 3, wciągaj brzuch. Z wydechem prawa dłoń pod mostek na klocek, zmieniamy stronę. I wdech raz, wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, lewy łokieć w górę. Wydech, mocno odpychaj się prawą dłonią od klocka. Wdech 2, wciągaj brzuch, rotuj w lewo. Wydech, dociążaj mocniej prawą stopę do maty. Wdech 3, wciągnij brzuch. Z wydechem wróć lewą dłonią na klocek bądź na matę. Uwaga, jeżeli używacie klocka, odsuńcie go sobie bardziej do przedniej krawędzi maty, lewa dłoń na klocku. Jeżeli nie używacie teraz klocka, kładziemy sobie lewą dłoń centralnie pod mostkiem i podchodzimy nią do przedniej krawędzi maty. Ciężar ciała na nogach.
Mocniej odepchnij się lewą dłonią od maty. I teraz z wdechem wciągnij brzuch, skręt w prawą stronę, prawy łokieć lub całe prawe ramię w górę. I wydech, dociśnij mocniej lewą stopę do maty. Wdech dwa, wciągaj brzuch. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech trzy, wciągnij brzuch. I z wydechem na mocnym brzuchu, zsuwających się żebrach, nurkujemy prawym ramieniem pod lewym. Zbliżamy prawą dłoń do lewej stopy. Jeśli możesz chwycić za lewą stopę, chwyć. I wdech raz, wciągnij brzuch. I długi wydech, ciężar ciała na nogach. Wdech dwa, wciągnij brzuch, oddalaj barki od uszu. Wydech, czujesz rozciągnięcie w prawym ramieniu, prawym boku ciała. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. Długi wydech, zaprzyj się mocniej lewą dłonią o matę. Z wdechem wciągnij brzuch, skręt w prawą stronę, prawy łokieć lub całe ramię w górę. I na wydechu odstawiamy prawą dłoń w miejsce lewej dłoni na klocek lub na matę. Mocniej odepchnij się prawą dłonią od maty, od klocka. I wdech raz, wciągnij brzuch, lewy łokieć lub całe lewe ramię w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągnij brzuch. I wydech, mocniej dociążaj prawą stopę. Wdech trzy, wciągnij brzuch. I wydech, nurkujemy lewym ramieniem pod prawym. Lewa dłoń zbliżona do prawej stopy. Jeśli możesz za nią chwycić, chwyć. I wdech, raz wciągnij brzuch, oddalaj barki od uszu. Wydech, ciężar ciała na nogach. Wdech dwa, wciągaj brzuch. Wydech, rozciągaj lewy bok ciała. Wdech trzy, wciągaj brzuch. Wydech mocniej, zaprzyj się prawą dłonią o klocek, o matę. I z wdechem wciągnij brzuch. Wracamy do lewego łokcia w górze lub całego lewego ramienia. I wydech, odkładamy lewą dłoń pod lewy bark, prawą pod prawy. Uwaga, uginamy lekko kolana, ciężar ciała na dłonie. Odejdźcie sobie dłońmi bardziej do przodu. Zmiękczamy nasze kolana. I teraz odwracamy sobie palce stóp na zewnątrz, pięty idą do wewnątrz. Na chwileczkę poprzenoście delikatnie ciężar ciała raz na prawą, raz na lewą stronę. Kilka luźnych ruchów, rozluźniamy nasze nogi po prasaricie padottanasanie. Możecie wziąć teraz klocek, być może nam się przyda, ale niekoniecznie. Możecie sobie też przygotować w razie czego taśmę. Na jednym przedramieniu bądź gdzieś w zasięgu ręki. Uwaga! Prostujemy na chwileczkę kolana, wygodny szeroki rozstaw stóp. I teraz z wydechem uginamy prawe kolano. Idziemy sobie do kąta rozciągniętego. Pięty nie przecinają się. Palce lewej stopy patrzą bardziej w prawą stronę do przodu. Wdech, raz kąt rozciągnięty. Prawe kolano nad kostką. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, cała siła w nogach. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem lewa dłoń na lewe biodro, uginamy lewe kolano, kierujemy palce stóp bardziej do centrum. Zmieniamy sobie stronę. Idziemy na lewą stronę, lewe kolano nad kostką, prawa stopa palcami bardziej w lewą stronę do przodu. Kąt rozciągnięty, druga strona. Wdech, raz wciągnij brzuch, oddalaj barki od uszu. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch.
I wydech, prawa dłoń na prawe biodro, uginamy bardziej prawe kolano, odpychamy się lewą stopą od maty, wychodzimy sobie w górę. Uwaga, przechodzimy teraz na dowolną stronę, tak jak do trójkąta Parvriti Trikonasany skręconego. Wyrównajcie biodra, pięty nie przecinają się. Ustawiamy sobie palce stóp w jednym kierunku. Lewa stopa bardziej palcami pod kątem do boku. Ugnij prawe kolano, wyrównaj biodra, wybierz wygodny rozstaw stóp. Przy doklejonej lewej pięcie nie czujesz mocnego ciągnięcia w lewej łydce. Podwiń kość ogonową, napnij lewy pośladek. Wojownik pierwszy. Wdech raz, wciągnij brzuch, oddalaj barki od uszu. Wydech mocno, odpychaj się prawą stopą od maty. Wdech dwa, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. Wydech, wyrównuj biodra. Wdech trzy, wciągaj brzuch. I teraz z wydechem wyprostuj prawe kolano. Z wdechem ugnij je, prawe kolano nad kostką. I wydech, prostujemy. Równe biodra. I wdech dwa, ugnij. I wydech, prostujemy. I wdech trzy, ugnij. Uwaga, z wydechem wyprostuj, rozluźnij ramiona, lewa dłoń idzie pod lewy bark, możesz zwiększyć rozstaw stóp. Parvriti Trikonasana, zrotuj uda na zewnątrz, wycofaj prawy pośladek i wdech raz prawe ramię w górę, skręt w prawo. Wydech, wydłużaj się prawym bokiem ciała. Wdech dwa, wciągaj brzuch i wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. I wydech, prawa dłoń na prawe biodro, ugnij sobie prawe kolano. Uwaga, możesz oderwać lewą piętę od maty lub zmniejszyć rozstaw stóp. I teraz z wdechem skręt w prawą stronę, złącz dłonie przed sercem. I wydech, zostajemy z łapkami przed sercem, w skręconym kącie rozciągniętym, albo bierzemy taśmę w prawą łapkę za plecy, lewe ramię pod prawym udem, chwyt za taśmę. I wdech, raz wciągnij brzuch, Parvriti, Baddha Parsvekonasana. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. I wydech, rozłącz dłonie, powoli wyjdź w górę, przekładamy sobie taśmę na prawe przedramię, przez miękkie kolana z wdechem. Idziemy do wojownika pierwszego na lewą stronę. Wygodny rozstaw stóp, pięty nie przecinają się, prawa pięta doklejana do maty, z przodu lewe kolano nad kostką. Wyrównaj biodra, napnij prawy pośladek. I wdech raz, wciągnij brzuch, oddalaj barki od uszu. I wydech, napinaj prawy pośladek. Wdech dwa, mocno odpychaj się od lewej stopy z przodu. Długi wydech, równe biodra, napinaj prawy pośladek. Wdech trzy, wciągnij brzuch. I teraz z wydechem prostujemy sobie lewe kolano, równe biodra. I z wdechem uginamy je. Wydech prostujemy, wyrównuj biodra. Wdech, uginamy. Wydech, prostujemy. Wdech, ugnij. Uwaga. Z wydechem prawa dłoń pod prawy bark. Możesz zwiększyć rozstaw stóp. Idziemy do Parvriti Trikonasany. Wyprostuj kolana, zrotuj uda na zewnątrz. Wycofaj lewy pośladek. I wdech raz, wciągnij brzuch. Lewe ramię w górę, skręt w lewą stronę. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągaj brzuch, wycofuj lewy pośladek. Wydech, mocne stopy na macie. Wdech trzy, wciągaj brzuch. Uwaga, idziemy do skręconego kąta rozciągniętego. Z wydechem lewa dłoń na lewe biodro, uginasz sobie lewe kolano nad kostkę. Możesz oderwać prawą piętę od maty, możesz też zmniejszyć rozstaw stóp, zostawić prawą piętę na macie.
Z wdechem przenosimy sobie dłonie przed serce, skręt w lewą stronę. Raz. I na wydechu możesz zostać tu, w pozycji. Jeśli chcesz chwycić się za plecami, weź taśmę w lewą łapkę, przenieś za plecy, zrotuj prawy bark do wewnątrz i spróbuj przenieść prawe ramię pod lewym udem, chchwycić się za taśmę. Do Parvrita Baddha Parsva Konasana wybierz swój wariant. Wdech raz, wciągaj brzuch, wycofuj lewy pośladek. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągaj brzuch. Długi wydech, mocne stopy na macie. Wdech trzy, wciągnij brzuch. Uwaga, z wydechem puść taśmę, powolutku wyjdź w górę. Z wdechem przechodzimy sobie do centrum, zwężamy rozstaw stóp, mamy taśmę w zasięgu ręki, stopy nieco szerzej niż biodra i na wydechu idziemy sobie do malasany. Jeśli odrywasz pięty w malasanie, weź klocek, podłóż sobie pod pośladki, przesuń stopy bardziej do przodu, możesz zaprzeć się opuszkami palców dłoni o matę. Jeśli kładziesz pięty bez problemów na macie, połóż je i teraz łączymy sobie dłonie przed sercem, oddalamy barki od uszu. Wdech raz, wciągnij brzuch, rozpychaj, rozpieraj ramionami nogi na zewnątrz, ale z wydechem ściskaj nogami ramiona do środka. Wdech dwa, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech trzy, wciągnij brzuch, uwaga. Z wydechem kładziemy sobie lewą dłoń z przodu, zapieramy się nią. I teraz na wdechu wciągnij brzuch, skręć się w prawą stronę, unieś prawy łokieć do sufitu lub całe prawe ramię, oddalaj barki od uszu, odpychaj się lewym ramieniem od lewej nogi. Wydech, zostań w pozycji, obciążaj równomiernie prawą, lewą stopę. Wdech dwa, wciągaj brzuch, otwieraj się prawym ramieniem do sufitu. Wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech trzy, wciągaj brzuch. Długi wydech, mocne stopy na macie. Wdech cztery, wciągaj brzuch, otwieraj się prawym ramieniem do sufitu. I długi wydech. Wdech pięć, wciągnij brzuch. I z wydechem wróć powolutku prawą dłonią na matę. Zaprzyj się prawą dłonią o nią. I teraz z wdechem wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, lewy łokieć lub całe ramię do sufitu. I wydech raz, zapieraj się prawym ramieniem o prawą nogę. I wdech dwa, wciągnij brzuch, oddal barki od uszu. I wydech, otwieraj się lewym ramieniem do sufitu. Wdech trzy, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I wydech. Obciążaj równomiernie prawą, lewą stopę. Wdech cztery, wciągaj brzuch. Wydech, otwieraj się lewym barkiem do sufitu. I wdech pięć, wciągnij brzuch. Z wydechem wróć do centrum. Wyjmujemy sobie klocek spod pośladków, jeśli na nim siedzicie. Uwaga, przenosimy dłonie za plecy, siadamy na macie i teraz możesz siedzieć na klocku, bo będziemy wykonywać Marchyasana C. Będziemy robić sobie skręty. Przygotujcie też pasek, to Wy wchodzicie w taki wariant, który jest komfortowy dla Waszych łokci, barków oraz kręgosłupa lędźwiowego. Możesz siedzieć wyżej na klocku. Jeśli siedzisz na macie, usiądź na guzach kulszowych, na kościach pośladków, ściągnij sobie skórę z pośladków na boki. Wyprostuj lewą nogę, ustaw prawą stopę równolegle do lewej nogi na szerokość bioder. Nie przyklejamy prawej stopy do wewnętrznej krawędzi lewego uda. I teraz podciągamy się dłońmi pod prawym kolanem, taśma w zasięgu ręki. Z wdechem wciągnij brzuch, przełóż zgięcie lewego łokcia pod prawe kolano i na wydechu skręć się w prawą stronę, prawa dłoń za plecy. To jest wariant pierwszy. Przyciągasz do klatki lewą nogę. Wdech raz, wciągaj brzuch, przyciągaj lewą nogę do klatki. Z wydechem zsuwaj żebra do siebie, rotuj w talii w klatce piersiowej jak korkociąg.
I wdech, dwa, wciągaj brzuch. Możesz zostać tutaj. Albo z wydechem przełożyć sobie lewy łokieć na prawe udo. Chwyt za plecami. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. Możesz zostać tutaj. Albo z wydechem, taśma w prawą dłoń, idziemy za plecy, rotujemy lewy bark do wewnątrz i próbujemy opleść lewym ramieniem prawą nogę. Przenosimy sobie lewe ramię za prawą nogą, chwytamy za taśmę, za plecami bądź lewą łapką za prawą łapkę. Utrzymuj proste plecy, jeśli tu się będziesz garbić, odrywać prawą stopę, wróć do poprzednich wariantów, ok? Wdech, cztery, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Wydech, dociskaj prawy pośladek mocniej do maty. Wdech, pięć, wciągaj brzuch, rotuj w talii w klatce tyle, ile możesz. Wydech, jeszcze pięć oddechów. Wdech, sześć. Długi wydech. Wdech, siedem. Wydech. Wdech, osiem. Wydech. Wdech, dziewięć. Wydech. Wdech, 10, wciągnij brzuch. Z wydechem puszczamy się za plecami, odrotowujemy sobie do centrum. Weź wdech, zmień powolutku stronę. Wydech, wyprostuj prawą nogę. Popraw siad na guzach kulszowych. Lewą stopę ustawiamy równolegle do prawej na szerokość bioder. Nie przyklejamy stopy do wewnętrznej strony prawego uda. Taśma w zasięgu ręki. Z wdechem wciągnij brzuch, przełóż zgięcie prawego łokcia pod lewe kolano. Przyciągnij lewą nogę do klatki piersiowej. I teraz na wydechu skręć się w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawą przyciągasz lewą nogę do klatki piersiowej. To jest podstawowy pierwszy wariant, w którym możesz cały czas zostać. I wdech, raz, wciągaj brzuch, rotuj w lewą stronę. Wydech, zsuwaj żebra, rotuj w klatce piersiowej, w talii jak korkociąg. Drugi wariant, z wdechem wciągnij brzuch. Możesz przełożyć prawy łokieć na lewe udo. I wydech, możesz zostać w tej pozycji. Uwaga, następny wariant, chwyt za plecami. Z wdechem wciągnij brzuch, taśma w lewą łapkę. Idziemy za plecy. I teraz z wydechem rotuj prawy bark do wewnątrz. Przesuń sobie prawe ramię, spróbuj opleść nim lewą nogę i chwycić się łapkami za taśmę albo łapką za łapkę za plecami. Jeśli tu czujesz dyskomfort w barkach, w łokciach, jakikolwiek dyskomfort, wróć do poprzednich dwóch wariantów. Wdech, cztery, wciągaj brzuch, rotuj w lewą stronę jak korkociąg. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, pięć, wciągaj brzuch. I wydech, zostajemy jeszcze na pięć oddechów, pogłębiamy pozycję. Wdech, sześć. Długi wydech. Wdech, siedem. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech, osiem, dociskaj lewy pośladek mocniej do maty. Długi wydech. Wdech, dziewięć. I wydech. Wdech, dziesięć, wciągnij brzuch.
z wydechem powolutku puszczamy taśmę za plecami, wracamy sobie do centrum. Weź wdech pozycji. Rozluźnij całe ciało na chwileczkę. Zrób długi wydech. Bardzo powolutku zejdź z klocka. Usiądź na guzach kulszowych, na kościach pośladków. Ściągnij skórę z pośladków na boki. Ustaw sobie klocek w zasięgu ręki. Teraz złącz nogi, chwyć się pod udami, skręty w nawasanie. Zatrzymanie skrętu na dłużej. Unosimy jeszcze na chwilę pośladki, siadamy na guzach kulszowych. Chwyt pod udami. Chciałabym, żebyście nie zaokrąglali teraz pleców. Staramy się trzymać je proste. Z wdechem wciągacie brzuch, podciągając się pod udami, wypychacie mostek w górę. Na wydechu doklejacie łopatki do pleców, jednocześnie zsuwacie żebra do siebie, czujecie bardziej zwartą talię. I wdech raz wciągnij brzuch, mostek w górę, unieś nogi w górę, łydki równolegle do maty. I teraz na wydechu odchyl się bardziej w tył na prostych plecach, na mocnym brzuchu utrzymaj pozycję, klocek już mamy w zasięgu ręki, puszczamy się pod udami, łączymy dłonie przed sercem, możesz wykonywać skręty bez klocka, nie zaokrąglaj w ten sposób pleców, jeśli to robisz, podeprzyj się i tylko przenoś raz jedne ramię, za chwileczkę drugie, raz na jedną, raz na drugą stronę, ok? Staramy się trzymać plecy proste, dłonie przed sercem, albo chwytamy sobie klocek. Odchylamy się bardziej w tył, doprostowujemy nieznacznie nogi. Weź wdech w pozycji, zasysając pępek, unosząc mostek w górę. I teraz z wydechem skręć się w prawą stronę, dociążamy lewy pośladek, suwamy żebra, nie kołyszemy, biodrami zostajemy. I wdech raz wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj nieruchomą miednicę. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Z wydechem zsuwaj żebra ku sobie, rotuj w talii w klatce piersiowej. I wdech, trzy, wciągaj brzuch. Z wydechem wróć do centrum. Z wdechem wciągnij brzuch, pociągnij mostkiem do góry, oddal barki od uszu. I wydech, skręt w lewą stronę, trzymaj biodra równe, dociążamy prawy pośladek, zostajemy w skręcie. Wdech, raz wciągaj brzuch, unoś mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, proste plecy. I wydech, zsuwaj żebra, rotuj w talii i w klatce piersiowej. I wdech, trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem centrum. Z wdechem odłóż klocek, podciągnij się pod udami, wyjdź mostkiem do ud, oddal barki od uszu. I teraz na wydechu, kolana kąty 90 stopni, odwodzimy sobie nogi na boki, podciągamy się mocniej pod udami, wychodzimy bardziej mostkiem do przodu, zasysasz pępek, proste plecy. Z wydechem skręt w prawą stronę, lewa dłoń na zewnętrzną stronę prawego uda, zostajemy. I wdech, raz wciągaj brzuch, trzymaj równe biodra. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, lewa noga, kąt 90 stopni w kolanie. I wydech, zsuwaj żebra, rotuj w klatce i w talii. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, wróć do centrum, lewa dłoń pod lewe udo, podciągamy się mocniej w górę. Wdech, mostek w górę, oddal barki od uszu, kolana kąty 90 stopni, równe biodra. I wydech, skręt w lewą stronę, prawa dłoń idzie na zewnętrzną stronę lewego kolana. Prawe kolano zostaje kąt 90 stopni. I wdech, raz wciągaj brzuch, mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Z wydechem zsuwaj żebra, rotuj w talii i w klatce piersiowej.
Wdech 3, wciągnij brzuch. I wydech, centrum. Uwaga, łączymy sobie nogi. Weź wdech w pozycji, wciągnij brzuch, pociągnij mostkiem do ud proste plecy. I na wydechu kładziemy sobie stopy na macie. Kładziemy się na macie, przygotujcie sobie klocek z prawej strony oraz taśmę, może nam się przydać. Uwaga, kolano nad kolanem, ramiona na boki, doklej lędźwia do maty. Z wdechem wciągnij brzuch, przesuń pośladki na lewo. I teraz na wydechu opuszczamy sobie kolana na prawą stronę. Najpierw wariant kolano nad kolanem, prawa dłoń na lewe udo, ściągamy sobie powolutku kolano w dół, lewe ramię idzie w lewą stronę troszeczkę po skosie w górę, do boku. Głowa jest w centrum, kolana są ściągnięte na prawą stronę. Czujesz ciągnięcie w lewym ramieniu oraz w całym lewym boku ciała. Wdech raz, wciągaj brzuch. Wydech, rozluźnij całe ciało w pozycji. Wdech 2, oddech do rozciąganego lewego boku ciała. I wydech, poczuj jak barki zapadają się w matę. Wdech 3, oddech do lewego boku ciała, rozciągasz go przyjemnie. I długi wydech. Wdech 4. Długi wydech. Wdech 5. Możesz zostać tutaj. Albo z wydechem bierzemy sobie klocek, prostujemy lewą nogę w prawą stronę. Prawą nogę możecie mieć ugiętą w kolanie lub wyprostować. Jeśli dodatkowo chcecie pomóc lewej nodze nie uciekać z klocka, to możemy sobie przełożyć taśmę pod lewą stopą. Taśma w prawej dłoni. Czujecie mocniejsze rozciąganie po zewnętrznej stronie lewej nogi. Cały czas mamy lewe ramię skierowane do boku po skosie. Zostajemy jeszcze na moment. Głowa w centrum bez napięcia w barkach. I wdech raz, długi wydech, wdech 2, oddech do lewego boku ciała, poczuj jak go rozciągasz przyjemnie. I długi szumiący wydech. Wdech 3. Długi wydech. Wdech 4. Długi wydech. Wdech 5. Z wydechem wychodzimy w pozycji, uginamy sobie lewe kolano, zdejmujemy taśmę, kładziemy kolano nad kolanem, obydwa ramiona do boku na wysokość barków. I z wdechem na wciągniętym brzuchu wędrujemy sobie w górę kolanami. Na wydechu przesuń miednicę do centrum, rozstaw na chwileczkę stopy, rozluźnij się, poprzeciągaj. Przed nami druga strona. Uwaga, moi mili, przenieście sobie na lewą stronę klocek i taśmę. Łączymy nogi, dajemy ramiona do boków. I teraz z wdechem na wciągniętym brzuchu przesuwacie sobie pośladki na prawo. A na wydechu nasze kolana wędrują na lewą stronę. Lewa dłoń idzie na prawe udo, ściągamy kolana w dół, głowa zostaje w centrum, natomiast prawe ramię dajemy w prawą stronę i lekko po skosie do góry. Możecie je dać. Tak, żebyście tutaj poczuli ciągnięcie w prawym ramieniu,
prawym boku ciała przez prawy pośladek zewnętrzną stronę prawego uda. Czyli prawe ramię na prawą stronę i lekko w górę, tak po skosie. Czujemy miłe ciągnięcie, prawe ramię, klatka piersiowa po prawej stronie, prawy bok ciała. Lewa dłoń na prawym udzie, klocek, taśma w pobliżu, głowa w centrum. Wdech, raz, oddech do ciągnącego prawego boku ciała. Wydech, oddalaj barki od uszu, pozwól opadać barkom do maty. Wdech, dwa, oddech do rozciąganego prawego boku ciała. Długi wydech, rozluźniaj ciało w pozycji. Wdech, trzy, rozciągasz prawy bok ciała przyjemnie. Wydech, zapadaj się barkami w matę. Wdech, cztery. Długi wydech. Wdech, pięć, uwaga. Z wydechem możesz zostać w tej pozycji, jeśli chcesz, albo prostujemy prawą nogę do boku, podkładamy pod nią klocek. Lewa noga zostaje ugięta w kolanie lub możecie ją sobie spokojnie wyprostować. Jeśli prawa noga ucieka nam z klocka, to podłóżmy sobie taśmę pod prawą stopę. Taśma w lewej dłoni i czujecie tu mocniejsze ciągnięcie po zewnętrznej stronie prawej nogi i w prawym boku ciała. Głowa zostaje nam luźno w centrum. Zostajemy na kolejnych 5 oddechów. I wdech, raz, wdech do rozciąganego prawego boku ciała. Z wydechem rozluźniaj ciało we pozycji. Wdech, dwa. Długi wydech. Wdech, trzy. Wydech. Wdech, cztery. Wydech. Wydech, pięć. Uwaga, z wydechem wychodzimy z pozycji, zdejmujemy taśmę, uginamy sobie prawe kolano, dołączamy je do lewego, ramiona do boków na wysokość barków już i z wdechem przez wciągnięty brzuch kolana do centrum, na wydechu przesuń miednicę do centrum, rozłącz nogi, z wdechem poprzeciągaj się tak jak czujesz, wyprostuj sobie nogi. Zrób długi wydech, zostań na chwileczkę w pozycji, w rozciąganiu. Daj sobie chwilkę czasu. Poprzeciągaj się, ziewając, wzdychając, tak jak czujesz, spokojnie. Dzisiaj za nami intensywna praktyka skręty, chwyt za plecami, taśma spiralna, mięśnie skośne brzucha. Następna taka nasza praktyka będzie miała mocniejsze, 2 razy szybsze tempo, już bez paska, bez klocka, będzie bardzo, bardzo mocna. Zawsze możecie sobie wracać do tej naszej dzisiejszej praktyki. Uwaga, przejdźcie do Shavasany.
wybierzcie taki wariant siawasany, na który macie ochotę. Ja sobie dzisiaj podłożę klocek najmniejszą wysokością pod potylicę. Jeśli macie twardą książkę, twardy klocek, to możecie przemasować kłujące punkty spustowe na potylicy, na książce, na klocku. Książka, klocek nie leży na odcinku szyjnym kręgosłupa, tylko na czaszce. Szukamy takich kłujących jak igiełki punktów. Ruchy przetaczenia głowy są bardzo delikatne. Nie musicie tego robić, możecie też mieć głowę na macie, ramiona proste lub na dolnych żebrach, nogi rozstawione w wygodny sposób, tak żebyśmy rozluźniali miednicę. Siawasana, zostańcie w niej teraz tak długo, jak potrzebujecie, tyle czasu, ile macie ochotę. Pogłębiajcie i wydłużajcie wdechy i wydechy. Wydłużajcie oddech w nieskończoność, aż wdech naturalnie przejdzie w wydech, a bardzo długi wydech naturalnie, swobodnie przejdzie we wdech. Zostańcie w siawasanie, koncentrując się na wydłużonych oddechach. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję i zapraszam Was do wspólnej praktyki jogi od poniedziałku do piątku na moim blogu. Namaste. Widzimy się na macie. Do zobaczenia.